W związku z koronawirusem fabryka Opla w Gliwicach zostaje zamknięta do końca marca, podobnie jak inne fabryki PSA Group w Europie. Kilka dni temu swoją produkcję wstrzymał także tyski Fiat. Otwarte zostają jednak kopalnie, w których wprowadza się szerokie środki profilaktyczne. A więc tutaj było kilka narad też w postaci telekonferencji. Dyrektorzy kopalń w poszczególnych kopalniach łączyli się poprzez łącza telewizyjne. To umożliwiło taką naradę i wypracowanie spójnych rozwiązań. Później następnego dnia odbyły się takie już spotkania specjalistyczne. Poprosiłem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, profesorów, najważniejsze osoby, które zajmują się pandemią i epidemiologią, jak również prezesów wszystkich spółek i zrobiliśmy taki nadzwyczajny zespół do spraw zagrożeń w górnictwie. Tomasz Głogowski, dyrektor Biura Centrali Polskiej Grupy Górniczej, opisał nam, na czym dokładnie polegają te działania. Kopalnie podejmują stosowne, szerokie środki profilaktyczne, aby minimalizować ryzyko. Pomiary temperatury, środki dezynfekujące, akcje informacyjne, telefony interwencyjne czy monitorowanie i uprzedni kontakt z pracownikami, którzy byli na urlopach. Te przedsięwzięcia trwają już od dłuższego czasu. Kwarantannie poddawane są osoby, co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogli się zarazić. Odbywa się ona na podstawie decyzji sanepidu. Obecnie dotyczy to już wszystkich powracających z zagranicy. Nie dopuszczamy do pracy pracowników, jeżeli posiadaliśmy informację, że wrócił z zagranicy. Zdecydowano się jednak na całkowite wstrzymanie prac wydobywczych, a pracę zdalną będą wykonywać tylko pracownicy biurowi. Nie zakładamy, dlatego że to mogłoby doprowadzić do samozapożarowania, to mogłoby doprowadzić do innych jeszcze zjawisk, z którymi mamy do czynienia w środowisku górniczym, gdzie nagłe zaprzestanie robót górniczych mogłoby doprowadzić do podwyższenia się zagrożenia zapożarowaniem, czy metanowego, czy innych. W związku z tym tutaj staramy się prowadzić tak ruch zakładów górniczych wszystkich, by ten poziom bezpieczeństwa zachować i nawet jeśli ograniczymy wydobycie, to ono będzie też efektem pewnych analiz zespołów i kierownictwa i fachowców, tak aby to ograniczenie nie wpłynęło negatywnie na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Obecnie dzięki zastosowanej technologii w zakresie infrastruktury oraz oprogramowania od 70 do 80% czynności pracownicy mogą z powodzeniem wykonywać zdalnie, w tym również w domu, dzięki czemu można dokonać przeniesienia pracowników biurowych w tryb pracy domowej. Podobne działania podjęła Jastrzębska Spółka Węglowa, która także wprowadza szerokie środki profilaktyczne. Wielu górników obawia się pracy z powodu koronawirusa, jednak na dzień dzisiejszy nie ma mowy o wstrzymaniu wydobycia, czy chociażby o zmniejszeniu liczby pracujących na jednej zmianie.